powstał pan Baleron? Baleron to moja ksywa z dzieciństwa, a gastronomia zaczęła się od obejrzenia pewnego filmu o dwóch restauracjach z Filadelfii, Pat Gino, które serwują amerykański klasyk Philly Cheesesteak. Potem poszukiwania w trójmiejskiej gastronomii. Brak, no to może sam zrobię. Pół roku szukałem odpowiedniego pieczywa, mięsa, sosu i dodatków. Potem zakup futraka i pierwszy wyjazd. Sukces, wszystko sprzedane. Nasze kanapki to buła pszenna, antrykot wołowy pokrojony na bardzo cienkie plastry, cebura, ser, domowy sos serowy i różne dodatki. Tak skomponowane menu jest z nami od początku bez większych zmian. Hitem okazała się kanapka z konfiturą w cebuli. Po cheesesteaku przyszedł czas na kolejny amerykański klasyk pastrami. Z takim zestawem zebraliśmy sporą rzeszę wiernych fanów, którzy są z nami do dziś.